dwa miasta przedzielone graniczną rzeką. Historycznie raz była ona granicą międzypaństwową, innym razem granicą między województwami. Na całej przestrzeni wieków sąsiadujące ze sobą miasta leżały zawsze na obcych sobie terenach. Ten stan rzeczy trwał do czasu ich połączenia w jedno miasto. Było ono protoplastą powrotu do tradycji turniejów rycerskich we współczesnej Polsce. Okres panowania na zamku siostry króla Polski Anny Wazówny to czasy świetności zamku i miasta. Najsłynniejszym gościem na zamku był oczywiście król Polski Zygmunt III Waza. Jaką zostawił po sobie pamiątkę? Tego dowiecie się w dalszej części podcastu. ...880 km szlaku. Dojeżdżamy do Golubia Dobrzynia, naszego kolejnego niezwykłego miejsca na magicznym szlaku. Golub Dobrzyń to młode miasto, ma dopiero 72 lata. Powstało w wyniku połączenia dwóch miast leżących po przeciwległych brzegach rzeki Drwęcy. Dawna graniczna rzeka stała się jedną z większych atrakcji miasta. Na jej całej długości znajduje się rezerwat ichtiologiczny, notabene najdłuższy w Polsce. Śpieszmy się, wehikuł czasu już na nas czeka. Jedziemy w przeszłość. Pierwsze hamowanie, czasy średniowiecza. Zaczynamy od Golubia. Dobrzyń poczeka. Bo jak pamiętamy z naszego wstępu, aż do połowy XX wieku były to dwa niezależne miasta. We wczesnym średniowieczu znajdowała się tu osada. W kolejnych latach rozbudowana w drewniano-ziemny gród obronny. Kilka wieków później ziemię chełmińską otrzymali Krzyżacy. Golub miał doskonałe położenie strategiczne. Krzyżacy budują tu obronny zamek, który miał za zadanie bronić granicy państwa krzyżackiego. Strategiczne położenie Golubia miało dwie strony medalu. Ta ciemniejsza to cel licznych ataków. Trzykrotnie próbował go zdobyć Władysław Łokietek. Bezskutecznie. Golubski zamek został siedzibą komtura zakonnego. Nadchodzą czasy największego konfliktu polsko-krzyżackiego. Na dwa lata przed słynną bitwą pod Grunwaldem Golubski zamek wizytował sam wielki mistrz zakonu krzyżackiego Urlich von Jungingen. Po przegranej bitwie pod Grunwaldem Golubski zamek bez walki przechodzi w ręce Królestwa Polskiego. Nie na długo. W tym samym roku wojska krzyżackie odbijają zamek. Polacy nie dają za wygraną. Ponownie zdobywają zamek. Wszystko to poszło na marne. Ustalenia pierwszego pokoju trońskiego zwracają zamek z powrotem w ręce zakonu krzyżackiego.
Dwie dekady później, w bitwie zwanej Wojną Golubską, wojska polskie i litewskie siłą wkraczają do Golubia i używając wielkich armat niszczą miasto i zdobywają zamek. Na rozkaz króla Władysława Jagieły zniszczone zostają fortyfikacje miejskie. Wygrana i zdobycie zamku nie odstraszyły zakonu do jego odzyskania. Po skończonej dwumiesięcznej wojnie zamek wraca znów w ręce krzyżaków. Huśtawka trwa dalej. Ustalenia drugiego pokoju toruńskiego przypisują miasto wraz z zamkiem stronie polskiej. Zamek zaczął pełnić rolę administracyjną i rezydencyjną dla starosty niegrodowego. Największy rozkwit i świetność zamku przypada w okresie panowania tu siostry króla Polski Anny Wazówny. Zamienia ona surowy, gotycki zamek w renesansową rezydencję. Przybywają tu liczni goście. Jednym z nich był jej brat, czyli król Polski Zygmunt III Waza. Było to wielkie wydarzenie dla całego miasta. Król Polski pozostawił po sobie pamiątkę w postaci dzwonu Zygmunta. Ale, chwila, przecież dzwon Zygmunta jest na Wawelu. No tak, to prawda. Krakowski dzwon jest o 100 lat starszym bratem dzwonu zygmuntowskiego z Golubia Dobrzynia. Tutejszy dzwon jest trzecim pod względem wielkości zabytkowym dzwonem w Polsce. Anna Wazówna zasłużyła się w rozwoju miasta. Jej pasją była nauka. Była ona też cichą doradczynią króla polskiego Zygmunta III Wazy. Dla rozwoju nauki poświęciła swoje rodowe klejnoty. Z ich sprzedaży sfinansowała wydanie Encyklopedii Przyrodniczo-Lekarskiej Herbarz o ziołach i ich mocy, autorstwa lekarza, botanika, profesora Akademii Krakowskiej Szymona Syreniusza. Jak mówią znawcy, jest to dzieło wybitne. Zawiera on opis właściwości leczniczych ziół i ich zastosowań w farmaceutyce. Wcześniej Anna Wazówna zrobiła autorski zielnik z suszonymi ziołami i opisami ich właściwości. Była też pierwszą osobą w Polsce, która zaczęła uprawiać tytoń. Wazówna była kobietą bardzo dobrze wykształconą, znającą wiele języków obcych, nie bojącą się wyzwań. W trakcie jej panowania do miasta przybyło wielu nowych mieszkańców. Otwierały się nowe zakłady rzemieślnicze. Po śmierci królewny Anny na Golubskim Zamku nastąpiła era kobiet. Panowały tu w kolejności Konstancja Habsburżanka, druga żona Zygmunta III Wazy, Anna Katarzyna, siostra króla polskiego Jana Kazimierza oraz Cecylia Renata, kuzynka króla Władysława IV. W tym czasie zamek upodobnił się do magnackich siedzib Rzeczpospolitej. Po tym złotym okresie nadchodzi początek ciężkich chwil w historii zamku. Degradację zamku i miasta rozpoczęły wojna północna i wojna siedmioletnia. Kolejnymi czasami były choroby i zarazy.
oraz najazdy szwedzkie, pruskie, bośniackie, ruskie. Po rozbiorze Polski tereny te przypadły Prusom. Zamek pełnił wtedy funkcję administracyjną. Nadchodzą kolejne czarne chmury. Podczas wojen napoleońskich zamek zamienia się w lazaret. W kolejnych latach parter zamku został zamieniony na obory, a dziedziniec w gnojowisko. Dalej było tylko gorzej. Natura zrobiła swoje. Silne wiatry zerwały dachy i uszkodziły mury. Na początku XX wieku ruiny zamku zostały zabezpieczone i częściowo odbudowane. Umieszczono w nim muzeum regionalne. Kolejnym etapem miało być wykonanie nowego pokrycia dachowego. Plany pokrzyżowała II wojna światowa. Zamek został odbudowany dopiero w latach 70. XX wieku. Tyle o Gniewie. Czas na Dobrzyń. Do XVII wieku było to skromne przedmieście Golubia. Boom nastąpił po nadaniu przywilejów przez wojewodę kaliskiego Zygmunta Działyńskiego, ówczesnego właściciela tych terenów. Nazwał on je Przedmieściem Golubskim. 100 lat później zostaje miastem o nazwie Dobrzyń. Rozwija się w rekordowym tempie. Staje się 6 razy większy niż jego starszy brat Golub. Oba miasta dzieli rzeka Drwęca, która zawsze w historii była rzeką graniczną. Po wojnie zostały one połączone w jeden organizm miejski. Zapraszam na spacer po mieście. Szukając klimatu średniowiecza, idziemy na spacer śladami średniowiecznych murów obronnych miasta. Wybudowane one zostały w pierwszej połowie XIV wieku. Wjazdu do miasta chroniły 4 bramy – Toruńska, Brodnicka, Dobrzyńska i Brama na Błonie, zamykane na noc. Z 3 stron mury otoczone były fosą. 4. stronę murów chroniła rzeka Drwęca. Mury to niemy świadek wielu wydarzeń na przestrzeni wieków. Spacerujemy dalej, wyobrażając sobie ich dawną potęgę. W ciąg murów wpisanych było 17 baszt otwartych od strony miasta. Klimatu średniowiecza ciąg dalszy. Idziemy na zamek, który majestatycznie góruje nad miastem. Swoim widokiem i pięknie utrzymanym terenem wokół niego robi wielkie wrażenie. Z jego pierwowzoru zostało niewiele. Teraz bardziej przypomina magnacką rezydencję. Zwiedzanie zamku możliwe jest tylko z przewodnikiem. Golubski zamek był protoplastą w powrocie do tradycji rycerskich. W latach 70. ubiegłego wieku został tu zorganizowany pierwszy w Polsce, a nawet jak niektórzy twierdzą również w Europie, turniej rycerski. W tym roku odbędzie się 48. międzynarodowy turniej rycerski, na który serdecznie zapraszam. Tu też możemy zacząć przygodę z zielarstwem. Pierwszy krok w kierunku poznania właściwości leczniczych ziół to odwiedziny w Centrum Zielarstwa imienia Anny Fazówny na Golubskim Zamku. To przyspieszony profesjonalny kurs zielarstwa.
To była nasza pierwsza magia szlaku. Czas na magię smaku. Daleko iść nie musimy. Możemy skorzystać z zamkowej restauracji. Najedzeni, w pełni sił, idziemy dalej zwiedzać nasze szlakowe miasteczko. Jak przystało na Dwumiasto, to mamy tu dwa rynki. Idziemy pospacerować po Golubskim rynku. Dawniej rynek zabudowany był niezwykłymi parterowymi domkami z drewna. Jak one wyglądały? Jeden z nich przetrwał do dnia dzisiejszego. Możemy go obejrzeć na własne oczy. Idziemy do domku pod Kapturem. Bajkowy ten nasz domek. Szkoda, że został tylko jeden. Teraz mieści się w nim Centrum Informacji Turystycznej. Warto tu wstąpić i zapoznać się z pełną ofertą turystyczną miasta i okolic. Taka mała ciekawostka. Nasz magiczny drewniany domek nie jest najstarszym budynkiem na rynku. Palmę pierwszeństwa dzierży kamienica pod numerem 35. Zapraszam na spacer wokół rynku. Odpocząć możemy na jednej z ławeczek na Golubskim rynku. Jak jest rynek, to muszą być gdzieś lody. Naszą tradycją jest posmakowanie miejscowych lodów. Zapraszam na poszukiwanie smacznych lodów wokół rynku Golubskiego. Po lodach idziemy na spotkanie z przyrodą nad urokliwą rzeką Drwęcą. Mamy kilka miejsc do wyboru. Te naturalne, z dala od zgiełku lub inne, bardziej w cudzysłowie cywilizowane. Naturalne spa czeka na wszystkich chętnych. Tu w otoczeniu piękna przyrody możemy zanurzyć się w lekturze golubskich legend. Jest ich wiele, warto poczytać. Po lekturze idziemy na spotkanie z przyrodą, z pozycji krzesełka kajakowego. Zapraszam na spływ kajakiem po bajecznie pięknej rzece, jaką jest Drwęca. Drwęca to największy w Polsce rezerwat ichtiologiczny. Po otrzymaniu naturalnej dawki leków wzmacniających idziemy zwiedzić lewą stronę miasta, czyli Dobrzyń. Kierujemy się w stronę drugiego rynku, czyli Placu Tysiąclecia. Zapraszam na spacer po dobrzyńskiej części Golubia Dobrzynia. Teraz wsiadamy w samochód, jedziemy w kierunku naszej kolejnej szlakowej miejscowości. W pierwszej części naszej podróży musimy skierować się w przeciwną stronę. Jedziemy do słynnej szafarni, gdzie w pałacu mieści się ośrodek chopinowski. Tu w młodości na zaproszenie swojego szkolnego kolegi przyjeżdżał na wakacje młody Fryderyk. Swoje wspomnienia z tego miejsca przelewał od razu na papier, wydając własną gazetkę pod tytułem Kurier Szafarski. W szafarni młodziutki Chopin poznał muzykę ludową, którą w późniejszych latach wkomponowywał w swoje utwory. To nie koniec niezwykłych miejsc. 4 km od szafarni leży kolejna niezwykła miejscowość. Jest to wieś Płonne. Tu Maria Dąbrowska pisała noce i dnie. Przyjeżdżała tu ona w odwiedziny do swojej siostry. Mąż siostry Marii Dąbrowskiej pracował jako zarządca majątku i był inspiracją do napisania słynnej powieści. W Płonnej znajduje się mini muzeum pisarki. My zawracamy, jedziemy dalej, zatrzymujemy się w malowniczym Kowalewie Pomorskim, wyprostować kości i idziemy zwiedzić ruiny Zamku Krzyżackiego oraz niezwykłej urody rynek. Jedziemy dalej, mijamy malownicze wioski Sierakowo, Orzechowo, Ryńsk, Nielub. Dojeżdżamy do Wąbrzeźna, urokliwie otoczonego trzema jeziorami. Tu robimy sobie kolejny przystanek na zwiedzanie urokliwego Wąbrzeźna. Uwierzcie mi, jest tu co zwiedzać. Pierwsze kroki kierujemy w stronę ruin zamku, dawnej siedziby biskupów chełmińskich. Ciekawostka, Wąbrzeźno miało zostać polskim Oksfordem.
Po trudach zwiedzania wypocząć możemy na łonie natury nad jednym z trzech jezior przytulonych do miasta. Wsiadamy do samochodu, jedziemy do Radzynia Chełmińskiego, ale to już w kolejnym odcinku naszego podcastu, na który serdecznie zapraszam.